Mława może dostać maszt flagowy. Aby jednak tak się stało, potrzebna jest pomoc mieszkańców. Miasto bierze udział w projekcie prezesa Rady Ministrów pod nazwą Pod Biało-Czerwoną. Zakłada on sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Do 11 listopada trzeba zalogować się na portalu gov.pl i tam oddać głos właśnie na nasze miasto, tak aby jeden z wielu takich masztów mógł do nas trafić. Aby to skończyło się sukcesem dla Mławy, potrzebujemy co najmniej 500 takich głosów, dlatego zachęcamy. Czasu jest dosyć dużo, warto się zmobilizować, wejść na stronę rządową gov.pl i oddać swój głos. W trzech gminach, które osiągną największą procentową liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidywany jest udział prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt. Jeszcze nie mamy koncepcji, gdzie by taki maszt można było postawić, ale sądzę, że wskazane by było miejsce blisko ratusza, ponieważ tutaj się odbywają główne uroczystości oficjalne. Niemniej jednak, chcąc troszeczkę bardziej też nagłośnić tą sprawę, będziemy komunikować jeszcze na naszym profilu facebookowym i pytać mieszkańców o ich pomysły, jak chodzi o lokalizację masztu i flagi. Celem projektu jest zjednoczenie kraju i mieszkańców. Działanie ma na celu również upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad Armią Bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków.